witam wszystkich Państwa na dzisiejszym międzyszkolnym konkursie. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Wojciecha Szymczaka, dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Witam Was serdecznie. Proszę pozwolić, że w imieniu organizatorów wyrażę radość z obecności gości i uczestników dzisiejszych zmagań międzyszkolnego konkursu Poznaj tajniki masażu, który w tej edycji przebiega pod tytułem Masaż w leczeniu, sporcie i fizjoprofilaktyce. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zakresu masażu stosowanego w leczeniu, sporcie, profilaktyce zdrowotnej wśród słuchaczy kierunku technik masażysta. Patronat honorowy objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Patronat naukowy objęli dwaj panowie, których serdecznie od razu witam. Pan doktor nauk medycznych Paweł Piątkowski i pan wiceministr Cezary Nemczak. Uczestnicy konkursu, słuchacze medycznych szkół policyjnych województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam szanownych gości. Pana starosta, pana Stanisława Bielika, starosty Golińskiego. Witam bardzo. Jednocześnie jednego ze sponsorów dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam pana doktora Pawła Piątkowskiego, który przedstawi wykład na temat integracyjnej funkcji powięzi szerokich. Proszę Państwa, dlaczego ten temat? Ponieważ pracując na ortopedii bardzo często spotykam się z tym, że ci pacjenci z podobną schorzeniem właśnie naprężacza powięzi szerokiej są operowani. Tutaj chcę Państwu przedstawić inne spojrzenie, a mianowicie jako forma masażu medycznego. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, wszyscy, którzy czynnie, tak będziecie Państwo uczestniczyć w tym konkursie, tak, żeśmy słyszeli, program jest bogaty. Jak tu Pan Dyrektor podpowiada, że nawet do wieczora i dłużej może potrwać. Więc życzę wytrwałości przede wszystkim uczestnikom. Ale pozwólcie, że w imieniu samorządu powiatu konickiego serdecznie powitam Państwa, którzy mają tam opiekę naukową, opiekę medialną. Oczywiście to jest niezmiernie istotne, ważne, żeby konkurs oczywiście przebiegał na odpowiednim poziomie i miał określone efekty, skuteczne efekty. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, to powitam gości, którzy zaszczycili nas
dzisiaj, o których mówiłem wcześniej. Przede wszystkim panią dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która reprezentuje też marszałka województwa wielkopolskiego, i panią wicemarszałek Paulinę Stopniarę, panią Dorotę Kinal. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, szanowni państwo dyrektorzy, państwo, pani naczelnik, bardzo wam chciałam wszystkim pogratulować, wszystkim organizacji i przede wszystkim tego, że drodzy państwo wzięliście udział w tym konkursie. To nie jest takie łatwe. Myślę, że ja jestem już w takim wieku, właśnie się przed chwilą licytowaliśmy z koleżeństwem dyrektorskim, czy warto jest mieć żonę 30-letnią, czy 58-letnią. I tak sobie wiecie co, ja to dużo parafrazuję, kabaretuję, ale tak naprawdę życiowo powiem wam tak, że każdy w którymś momencie zetknie się z fizjoterapią. Zetknie się z osobami, które przez ten cudowny dotyk dłoni, który połączony musi być z mądrością, z umiejętnością, z wiedzą, z doświadczeniem, z praktyką i z sercem, pomaga ludziom. Pani Magdalena Sylwia Gawelska, wójta Gawelskiego numer 15. Gratulujemy, nie uściskam. Ale prędzej z całego serca gratuluję jeszcze po pokolenie. Nie ma w tym zawodzie. Wszystkiego dobrego. Możesz wręczać, To już jest trzecie miejsce. Zestaw kamieni do masażu ciała z podgrzewaczem. O! Dopalaczem. Ja to wezmę. A ja to ustawię. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Mamy już pozycję numer 2. Pani Katarzyna Biedrowska, WSK Gazetów Prawiczy. O, uścisk pasażerski kładzie. Prawie mi wygięła fantazję. Proszę od razu. Bardzo proszę. Drugie miejsce nagroda jest zestaw kamieni do masażu ciała z podgrzewaczem oraz masażer wibracyjny. No, pan kierownik i pan przewodniczący będzie się teraz. Dla pana, o, dla pana, Dominika Pawła Dwornika, WSK Gazetów Prawiczy. Nie wiem, jak pan to zrobił,